Na jeden dzień warszawskie Bemowo stało się mekką pasjonatów MMA z całej Polski. To właśnie tutaj rozgrywano walki w ramach 5. amatorskiego Pucharu KSW. Wszyscy tutaj obecni, frekwencja na publiczności potwierdza, że no wszyscy to traktują jako sport, a nie już jako zabawę. Po prostu kilku kolegów, którzy chcieli zmienić kickboxing i boks na coś innego, czyli brazylijskie jiu-jitsu. To jest dyscyplina już pełnoprawna. Przestało już interesować ludzi to coś, co jest w telewizji, prawda? Tylko olimpiada, prawda? Czyli zwykły boks. Zwykły kickboxing i chcą czegoś więcej, chcą znowu wrócić do korzeni, chcą znowu zobaczyć walkę gladiatorów, a MMA jest najbliżej temu zbliżone. Jak najbardziej jestem za, żeby jak najwięcej takich zawodów było, tym bardziej dobre to jest dla młodych zawodników, że mają gdzie się sprawdzić, gdzie zweryfikować swoje umiejętności, także super. O tym, że MMA jest wymagającą dyscypliną, przekonywali również sami uczestnicy. Trzeba być silnym, wysportowanym, kondycja, szybkość, no i dużo technik, tak? Są trzy płaszczyzny, parter, zapasy i stójka, nie? Trzeba trenować wszystko po kolei. Rok temu też byłem, doszedłem do finału, ale byłem drugi. W tym roku udało się wygrać. W juniorach zdobywałem medale, ale w seniorach to jest moje pierwsze zwycięstwo. Jestem wielkim fanem brazylijskiego zawodnika Lioto Machidy. To jest mój wzór od dzieciństwa, oglądam jego walki. I on pokazuje karate w MMA i ja chcę jego naśladować. W tym roku podczas amatorskiego Pucharu KSW zawodnicy walczyli na matach. Jednak w kolejnych edycjach mogą spodziewać się pewnych urozmaiceń. Teraz ze względów takich czysto organizacyjnych jakby nie było klatki, natomiast w przyszłości oczywiście będą też odbywały się walki w klatce podczas Pucharu Amatorskiego i mówimy na pewno tutaj o kategorii full contact, czyli takiej najbardziej zbliżonej do tych zawodowych, jeżeli chodzi o zasady. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku areną walk pozostanie hala na warszawskim Bemowie. W przyszłym roku chcemy zrobić kolejne dwie edycje. W tym roku była tylko jedna ze względów też organizacyjnych. Mamy modernizację hali, więc sądzę, że w przyszłym roku hala już też będzie całkowicie odnowiona, więc też puchar będzie troszeczkę mógł być większy, na większą ilość widzów. W sobotę zmagania amatorów obserwowali zawodowcy. Pojawili się Paweł Nastula, Mariusz Pudzianowski i Piotr Strus, którzy już 6 grudnia wystąpią na 29. gali KSW. Jedną z najbardziej oczekiwanych walk wieczoru będzie starcie byłego strongmana z mistrzem olimpijskim z Atlanty. Po prostu wychodzę, klapki na oczy, wchodzę do klatki, fokus, ja tylko widzę Pawła i ogień. Na 99% jest to moja ostatnia walka, więc ja już jestem na końcówce tej drogi. 29. gala KSW odbędzie się w Krakowie. Ela Kowalska, Onet.